Cześć! Dzisiaj przed Wami nowy van tour, a właściwie camper tour, ponieważ mam za sobą 30-letni samochód, camper. My wierzymy, że van life to nie jest zamknięty termin, że van life to stan umysłu i sposób na życie. I dzisiaj chcemy Wam pokazać niezwykle inspirującą historię dwójki ludzi, dwóch kotów, jednego psa i jednego kampera. Zapraszamy! Kamper nazywa się Wawrzyniec. Imię wzięło się z takiej historii, która się wiąże z Miłosza przodkami. Miłosz pojechał 2 lata temu do Brazylii, żeby napisać reportaż o Polakach, którzy wieki temu pojechali do Brazylii właśnie zacząć tam nowe życie. I głową tego rodu był Wawrzyniec Toporowicz, więc kiedy nałożyło się troszeczkę w czasie jakby jego praca nad tym reportażem i nad tym pochodzeniem i nasze kupno samochodu, to ja pomyślałam sobie, że skoro Wawrzyniec cały ten ród swój bezpiecznie zawiódł aż do Brazylii, to nasze auto może nazywać się po nim, żeby bezpiecznie nas wozić po świecie. Zobaczymy, czy się uda. Zobaczymy. To jest Wawrzyniec. Wawrzyniec to jest Peugeot J5, bliźniak do Fiata Ducato i Citroena, tam chyba 280, rocznik 90, potężny silnik 1.9 bez turbiny, więc pod górki wjeżdżamy na pierwszym biegu albo na drugim, czasami na trzecim, jak jest niezbyt stroma. Kupiliśmy go w 2018 roku w Warszawie od pana, który go kupił, od swojego kolegi, który go ściągnął z Niemiec. No, auto ma dosyć długą historię, której całej niestety już nie znamy i nigdy nie poznamy. Zamontowaliśmy na nim solary naklejane elastyczne, 2 razy 160 W. Niestety po roku się spaliły, więc teraz nad nimi przykręciłem 2 sztywne 110-watowe. Nie jest to rozwiązanie idealne, wygląda fatalnie, ale ja to robiłem, zrobiłem to sam. Także jestem z siebie bardzo dumny. Mamy w środku pod fotelem pasażera 2 akumulatory 100 po 100 amperogodzin, to razem daje 200 amperogodzin. No i tam standardową przetwornicę i ten regulator napięcia i takie rzeczy. To są modyfikacje, które musieliśmy zrobić, bo to auto przeżyło prawie 30 lat bez solarów. Nie wiem, jak ci ludzie żyli wtedy. Właściwie do fabrycznego auta nie dorzuciliśmy zbyt wiele. Zajęliśmy się raczej tym, żeby go wyremontować, ponieważ mieliśmy kilka nieprzyjemnych sytuacji z tym, że psuły się różne rzeczy. Spaliła nam się w trasie uszczelka pod głowicą, którą remontowaliśmy na Węgrzech. Trwało to miesiąc i wtedy u wspaniałych ludzi, u Bence, którego serdecznie pozdrawiam, mieszkaliśmy w garażu przez miesiąc. Potem w trasie zepsuło nam się wspomaganie hamulców, więc pedał hamulca chodził bardzo twardo, ale to już zrobiliśmy. Robiliśmy też zawieszenie. Pierwsze w ogóle, co się zepsuło, to była skrzynia biegów. Polegało to na tym, że w tych samochodach, i serdecznie przestrzegam, pierwszej generacji Fiatów Ducato i pokrewnych, jeżeli macie 5-biegową skrzynię biegów, to bardzo prawdopodobne, że prędzej czy później 5. bieg się zepsuje, bo one są tryb 5. biegu z bliskowstecznego i dosyć często się zdarza, że jeden drugiemu przeszkadza. My mamy usunięty 5. bieg, więc mamy teraz 4-biegową skrzynię biegów, więc przy 80 km na godzinę krwawią nam uszy, dlatego staramy się nie przekraczać 60. Ale jak to klasyk powiedział, to jest szybki dom, a nie wolny samochód. Mamy wersję z drzwiami z tej strony, a nie z tyłu, dzięki czemu łazienka jest w głębi, dzięki czemu tutaj mamy piwnicę. Niestety drzwi od tej piwnicy są zepsute. Teraz kluczyk wyjmę. Ten zawias był dorabiany później, dlatego też drzwi otwierają się o tak. Ale jest łatwiejszy dostęp i jak auto stoi pod tym kątem, to się nie zamykają. To są półeczki robione przeze mnie osobiście, dlatego wygląda to, jak wygląda. Ale dużo rzeczy się mieści, w tym na przykład kocie żarcie, żwirki, narzędzia. Pamiętajcie zawsze święcie, jak macie starego kampera, musicie mieć w aucie bardzo, bardzo dużo silikonu. Bez tego nie przeżyjecie. Ostatni raz silikonowałem wczoraj. Standardowo na wyposażenie jest roleta ze 2 metry długości. Przyjemnie się pod nią siedzi. To jest oczywiście bagażnik na rowery, który jak widać już na samym początku trafiłem nim w znak. W związku z powyższym trzeci rower tu nie wejdzie, ale mamy tylko 2, więc to nie jest wielki problem. U góry mamy dodatkowo jeszcze trumnę, w której jeździ na przykład meble ogrodowe oraz zapas żarcia dla psów, kotów i innych zwierząt, prawda, które mamy. Tutaj jest widoczny wiecznik od bojlera, ponieważ wodę grzejemy sobie bojlerem gazowym. Tutaj mamy złącze zewnętrzne do prądu. Jakbyśmy kiedykolwiek byli na kempingu, to się możemy przyłączyć. Na razie nigdy tego nie użyliśmy. Tu była pokrywka, odpadła oczywiście. To jest wiecznik. Tutaj lodówka, której już nie mamy, o czym później, pobierała sobie z zewnątrz powietrze, a tu wylatywały spaliny, ponieważ lodówka gazowa niestety pali gaz. Był jeden z powodów, dla których się jej pozbyliśmy. Wieczniki zostały, bo stwierdziłem, jakbym chciał to zakryć czymś, to bym musiał kombinować za dużo, a tak wiecznik wygląda kamperowo. Z tyłu jest deska, jest zasilikonowane, powietrze nie leci do środka. Wybraliśmy takiego kampera, a nie przerabianie własnego blaszaka, bo za mało wiedzieliśmy o van life, żeby robić własnego vana, a nie mieliśmy domu z ogrodem, żeby spokojnie sobie dłubać przez kilka miesięcy. A pod blokiem rozgrzebywać to pewnie by nie wyszło i byśmy połowę rzeczy zrobili źle. Tego lepiej było kupić nam gotowca,
taniego. Potem wokół niego dziubać niż od zera robić własnego blaszaka. Daliśmy za niego 17 tysięcy złotych. Uważam teraz, że to i tak było trochę za dużo, ale te auta mniej więcej po tyle wtedy chodziły 2 lata temu. Widzieliśmy auta w lepszym stanie, ciut droższe, w znacznie gorszym, ciut tańsze. Zasadniczo nie ma się co łudzić, koło 2 dych musicie mieć na takie auto i wtedy musicie mieć pełną świadomość tego, że prawdopodobnie dychę spokojnie trzeba w niego będzie wpakować. Na pewno będzie mnóstwo usterek mechanicznych, bo auto ma 30 lat i to po prostu nie miejcie złudzeń, nie? I osobną kwestią jest to, że jest bardzo prawdopodobne, że gdzieś w strukturze były jakieś przecieki i wam pogniły belki, bo w ogóle tego się dowiedziałem remontując. Tutaj jest blacha, milimetr czy 1,5 mm grubości, pod nią idą deski, a między deskami jest styropian. Jeżeli deska spróchnieje, to całość się robi miękka. To nie jest idealne rozwiązanie, to jest dosyć miękka struktura i tak dalej. Jest duża szansa na to, że jak się dostanie tam woda, deski spróchnieją, to całość zaczyna latać i jest duża szansa, że trzeba będzie te deski wymieniać. Więc jeżeli kupujecie takiego kampera, to bardzo długo, bardzo pieczołowicie opukujcie od wewnątrz oczywiście wszystkie deski i jeżeli będziecie słyszeć, że nie słychać tego ładnego dźwięku opukania w drewno, tylko będzie takie głuche coś, to znaczy, że jest deska zgniła, a jeżeli jest w jednym miejscu zgniła, to w promieniu 0,5 metra spokojnie wszystko też będzie zgniłe. Także radzę szczerze, żebyście to dokładnie sprawdzili, bo my mieliśmy cały tył zgnity tak naprawdę. O czym dowiedzieliśmy się po 0,5 roku mieszkania w tym kamperze? Ogólnie przemieszkaliśmy w Wawrzyńcu 0,5 roku w zeszłym roku. W tym roku na razie 2 tygodnie. Zaczęliśmy niedawno, mieliśmy awarię paneli słonecznych, musieliśmy wracać do Poznania. Zamontowałem nowe i wyruszyliśmy znów. Także ogólnie vanlife'owego doświadczenia mamy 0,5 roku. Wawrzyniec jest naszym jedynym domem, nie mamy innego. W razie czego możemy wrócić na przykład do mojej mamy, ale to już nie jest mój dom. Jak w ogóle zakładaliśmy, że zamieszkamy kiedyś w samochodzie, to mieliśmy przed sobą jeszcze taką dość długą perspektywę właśnie dopasowania troszeczkę naszego trybu życia pod to wszystko. Takim pierwszym krokiem dla nas obojga tak naprawdę było znalezienie pracy zdalnej. W moim przypadku to było IT, w przypadku Miłosza to były po prostu kontrakty na zlecenia literackie, na książki. To nam się udało zrobić tak naprawdę w pierwszym 0,5 roku od momentu, kiedy kupiliśmy Wawrzyńca. Jak już mieliśmy te sprawy załatwione i jakby tą wolność pracowania z dala od jednego miejsca, to zaczęliśmy myśleć o takich przygotowaniach już bardziej logistycznych. Pamiętam, że dla mnie ogromnym wyzwaniem było pozbycie się masy przedmiotów, których miałam. I to były tutaj i ubrania, i wyposażenie kuchni, i jakieś takie po prostu duperele, które ze mną jeździły przez całe życie, mimo że ja się wiele razy wyprowadzałam z różnych miejsc i jakby one i tak już te przeprowadzki kolejne ograniczały troszeczkę mój stan posiadania. No to takie przeprowadzenie się do czegoś, co ma 8 metrów kwadratowych rzeczywiście zajęło dużo czasu. Sporo z tych klamotów zalega w piwnicy u mojej mamy. Tak, bo było ich żal wyrzucić, nie było komu. A także w pokoju, w którym mieszkałem jeszcze w liceum. Przed naszym pierwszym wyjazdem w zeszłym roku poświęciliśmy raptem 3 dni, żeby to jakkolwiek ogarnąć. To oczywiście było zdecydowanie za mało, ale przeżyliśmy w takim szaroburym, prawda, nieodnowionym wnętrzu 0,5 roku. W tym roku postanowiliśmy to zrobić porządniej i przez 2 miesiące popołudniami, jak miałem chwilę po robocie, to przychodziłem tu coś pomalować, przykręcić i tak dalej. Więc no, nie kosztowało to nas jakoś super dużo pracy, bo my nie przerabialiśmy blaszaka, tylko gotowego już kampera. W związku z tym większość rzeczy była gotowa, tylko trzeba było je odnowić, odświeżyć, zamontować ten narożnik, który mnie kosztował trochę pracy. Także przede wszystkim zrobić łazienkę i tylną ścianę, która była całkowicie zbutwiała i przegniła. I to było też. Także 2 miesiące popołudniami. To teraz zapraszamy Was do Wawrzyńca, do środka. Jak kupiliśmy Wawrzyńca, to w ogóle wyposażenie całego kampera było takie klasyczne, jak w starych kamperach, wiecie, takie troszeczkę wakacje niemieckich emerytów. I ja na przykład miałam z tym taki troszeczkę problem, bo czułam się strasznie jak na wakacjach, a miałam trudność, żeby poczuć się jak w domu. Stąd chcieliśmy go przerobić na coś takiego bardziej przytulnego. Te szafeczki, które tutaj widzicie, one były dokładnie w tym samym miejscu, w podobnym układzie. Pomalowaliśmy je całe na biało, jeszcze była okleina, którą trzeba było zerwać, zabejcować, wyszlifować. Tutaj te kureczki, to już jest nasz projekt. Założyliśmy nowe blaty. Umywalka i kuchenka zostały tak jak były. W tym miejscu była lodówka. W tej chwili mamy tutaj spiżarnię z tego względu, że po 0,5 roku podróżowania tak naprawdę lodówka okazała się nam niespecjalnie potrzebna. Troszeczkę też dlatego, że jemy głównie wegańsko, więc nie trzymamy tutaj żadnych wędlin. No dziś akurat mamy ser, ale to tak wyjątkowo też nie kupujemy go na zapas nigdy, tylko raczej po to, żeby zjeść go od razu. To jest szafa z lustrem. Tutaj otwiera się takim sprytnym klikiem. Pewnie jest w niej bałagan, ale są w niej ubrania. O,
tu jeszcze mamy jeden defekt, który trzeba przyszlifować, bo szafa nie do końca się otwiera przez ten nowy blat. Największa zmiana, jakiej dokonaliśmy w tym kamperze, to było w ogóle moje wielkie marzenie, żeby mieć tutaj narożnik. Pierwotnie tutaj była jedna ławka, druga ławka była równolegle, po środku był stół. No i problem z tym był taki, że siedziało się troszkę jak w PKP. Stół był za mały dla nas, żebyśmy mogli oboje wygodnie pracować na komputerach, a mamy oboje taką pracę, że po prostu musimy przy tym komputerze trochę posiedzieć. A poza tym, jak oglądaliśmy na przykład film, a tutaj to już jest trudne, bo jest jednak za mało miejsca do sufitu, więc oglądaliśmy sobie film, to mogliśmy się najwyżej trzymać za ręce przez stół, a w tej chwili jak sobie położymy laptopa na stole, to możemy się przytulić, prawda, wywalić na tych kanapach wygodnie i to zupełnie inaczej w tej chwili funkcjonuje, także z tego jesteśmy mega dumni. Tu były dwa różne kocyki, natomiast w tej chwili troszeczkę bałagan, bo ostatnie dni były koszmarnie ulewne i po prostu zwierzaki nam nanosiły błota do środka. Stół jest dosyć duży i przez to też zajmuje bardzo dużo miejsca, dlatego tak jak teraz to widać, jest złożony do ściany, natomiast jak chcemy pracować, jeść i używać go do różnych innych rzeczy, to tu jest rozkładana nóżka. I tak to właśnie wygląda. W tych szafeczkach na górze mamy głównie ubrania, ciepłe swetry, spodnie, takie rzeczy, które można złożyć, które się nie gniotą. One wyglądały dokładnie w ten sam sposób w pierwotnej wersji, my je tylko pomalowaliśmy na biało. To jest nasz knurek dyżurny. Mamy też dużo alpak, bo bardzo lubię alpaki. Sypialnia, tak jak Miłosz wspomniał, to jest dosyć wygodne rozwiązanie ze względu na jej lokalizację, bo ona nam nie zajmuje dużo przestrzeni na dole. Natomiast no, rzeczywiście to jest miejsce głównie do spania. Można sobie ewentualnie wypić tutaj poranną kawkę, poczytać książkę na pół leżąco. Też kupiliśmy sobie taki stoliczek na tę okoliczność. To, co jest fajne i co na przykład no, jestem bardzo dumna, że znalazłam w internecie, to jest ta pościel w mapę. Bardzo nam się marzyło coś takiego. Także można sobie już wieczorami palcem po mapie planować, gdzie pojedziemy dalej. Tutaj jest szafka i półeczki, które służą właśnie jako taki skład różnych mniej i bardziej ważnych szpargałów. Jak widzicie, jakaś elektronika, nasze kalendarze, książki. Na samej górze jest modem, który jest nam niezbędnym narzędziem do życia i do pracy. W niego się wkłada wymienne karty SIM, więc właściwie w każdym kraju możemy z niego korzystać. A obok jest kontroler od panelu słonecznego, także mamy cały czas podgląd, jak wygląda nasz stan prądu, jak długo jeszcze możemy pracować, kiedy już trzeba po prostu wyjść z domu i zobaczyć kawałek świata. Łazienka w pierwotnej wersji była taka typowo kamperowa. Ta ściana jest w ogóle czymś, co dołożyliśmy, bo pierwotnie to było po skosie, tutaj się wchodziło do takiego skośnego brodzika plastikowego, typowego dla kamperów. Natomiast co się okazało, jak chcieliśmy wymienić w niej jedną rzecz, mianowicie taką szafkę z lustrem, to już była troszkę sfatygowana, okazało się, że pod tą szafką jest miękka ściana. Cała ściana tylna okazała się do wymiany, był tam troszeczkę grzyb, więc zaczęliśmy to rozbierać. Miłosz to wszystko od nowa na sucho uzupełnił świeżymi deskami. No i jak już byliśmy tak daleko, to zrobiliśmy całą łazienkę od zera. Więc tutaj jest standardowy 90x90 brodzik z Castoramy, kibelek przenośny, kocia kuweta, nasza kuweta i położyliśmy tapetę winylową w cegłę, która jest wodoodporna. Zamontowaliśmy własną baterię. Zamiast drzwi mamy po prostu nieprzemakalną firankę. Kamyczki. Mamy ciepłą wodę, mamy boiler gazowy, tu jest właśnie część kontrolna od tych wszystkich rzeczy. Kontroler od boilera, kontroler od piecyka gazowego, na gaz mamy też kuchenkę. W moim przypadku pomysł na van life i w ogóle odkrycie tego stylu życia wydarzyło się jakieś 5 lat temu, kiedy ja już taka troszeczkę zmęczona pędem, pracą w korporacji i jakby czułam, że to moje życie niespecjalnie do kogoś zmierza, odkryłam bloga Busem przez świat. Pamiętam, że czytałam ich bloga całą noc. Ja przeczytałam chyba wszystkie wpisy, jakie wówczas mieli na tym blogu i strasznie mi się zamarzyło, żeby kiedyś właśnie w ten sposób żyć i funkcjonować. No ale od tamtego czasu tak naprawdę niewiele w moim życiu się zmieniało. Nie było przez rok, właściwie nie wydarzyło się zupełnie nic. Potem gdzieś tam dostałam tą pracę zdalną, poznałam Miłosza, zaczęły się rysować takie plany, że już jest jak i jest z kim i to jest realne, natomiast obserwując Olę i Karola, ja też miałam takie troszeczkę wrażenie, że oni robią to już od tylu lat i to jest na takim profesjonalnym poziomie, że wciąż jakby ja się nie umiałam z tym utożsamić i zupełnie szczerze, dopiero kiedy zobaczyłam waszego vloga i zobaczyłam, że po prostu można zaryzykować i można zrobić to po swojemu, to tak uwierzyłam, że kurczę, może nam też się uda i
A w moim wypadku, w 2013 roku, jak pojechałem na pierwszy kontrakt, bo jestem byłym marynarzem i wiedziałem, że będę parę miesięcy mieszkał na statku, a potem mam parę miesięcy całkowitej wolności, pomyślałem sobie wtedy, że albo będę podróżował, jeździł po hostelach, albo sobie kupię kampera. Nic z tego nie wyszło ostatecznie, ale ta myśl jest we mnie od lat po prostu. To, co te nasze pomysły połączyło z kolei, to była wycieczka rowerowa 2 lata temu w weekend bożocielny. Tak sobie pedałowaliśmy i bardzo często właśnie nasze wycieczki rowerowe kończyły się tym, że człowiek tak już jedzie i tak rozmawia o tym życiu. I nam się właśnie ta rozmowa zapętliła gdzieś w stronę mieszkania w samochodzie i Miłosz powiedział, że on miał kiedyś taki pomysł na życie. I ja mówię, no Boże, to jest niemożliwe, ja też miałam taki pomysł na życie. I właściwie od momentu, kiedy wymieniliśmy się w ogóle tym marzeniem i zobaczyliśmy, że mamy oboje takie samo, minęło 2 lata. 3 tygodnie, jak kupiliśmy wawrzyńca? A, tak. 18 dni. Tak, 18 dni. A teraz są już 2 lata, jak mamy wawrzyńca, bo kupiliśmy go 17 czerwca 2018 roku. A 12 czerwca skończył 30 lat. Od pierwszej rejestracji gdzieś tam w Niemczech. Nasz pierwszy wyjazd to był, prawda, na festiwal muzyczny weekendowy, ale tak na poważnie, jak już byliśmy gotowi do startu, wystartowaliśmy 2 maja 2019 roku. I plan był taki, że pojedziemy do Mołdawii, ponieważ robię książkę o Mołdawii, a potem z Mołdawii może na zimę do Grecji czy coś takiego. Nie mieliśmy tego do końca sprecyzowanego, ale wiadomo było, że to będzie trwało długo. Planowaliśmy rok. Wyszło tak, że przejechaliśmy sobie przez Mazury, pojechaliśmy na Litwę, byliśmy na Łotwie, cofnęliśmy się z powrotem do Polski, przejechaliśmy przez Słowację, zostaliśmy na Węgrzech miesiąc dłużej niż planowaliśmy, mieliśmy generalny remont silnika we wsi Perbal pod Budapesztem. Tamtąd przejechaliśmy przez całą Rumunię, dojechaliśmy do Mołdawii, siedzieliśmy w Mołdawii 3 miesiące, pojechaliśmy na ukraińską Rivierę pod Odessą. Będąc w Mołdawii okazało się, że Daria musi wrócić na chwilę do Polski. Zostałem tam sam, trochę się zacząłem tęsknić już i przyjechałem do Polski po Darię, a potem się okazało, że tak nam się życie poukładało, że bardziej nam pasuje przeczekać zimę w Polsce, więc przeczekaliśmy zimę w Polsce i mieliśmy plan, żeby ruszyć jakoś jesienią tego roku, no ale oczywistym było, że nie mogliśmy już siedzieć na miejscu, więc wyjechaliśmy już wcześniej. Co dał mi van life? Myślę, że dał mi 2 takie najważniejsze rzeczy. Jedną z nich to jest coś, myślę, oczywistego i co mówi każdy, to jest wolność. Z tym, że tak jak ja rozumiem tą wolność, to nie jest wolność pod tytułem a mogę sobie dzisiaj pojechać gdzie chcę i być wolna jak ptak, chociaż to też jest ważne, ale wolność od tego, co nas wielokrotnie zniewala jako ludzi, jako społeczeństwo w dzisiejszych czasach, wolność od przedmiotów, którymi się otaczamy, wolność od rutyny, która sprawia, że każdy nasz dzień jest taki sam, wolność od rzeczy, które posiadamy albo rzeczy, które robimy, tak naprawdę po to, żeby dopasować się do innych ludzi, żeby zrobić na kimś wrażenie, a co nie do końca czyni nas szczęśliwymi. I myślę, że van life pozwala dostrzec to, co jest w naszym życiu naprawdę istotne, a istotne jest to, co daje nam po prostu szczęście. Drugą rzeczą, którą dał mi van life i myślę, że może nawet ważniejszą, jest umiejętność bycia wdzięcznym za każdy dzień. Odkąd mieszkamy w samochodzie, odkąd podróżujemy, ja poczułam, że moje życie przestało mi przeciekać przez palce. Dni po prostu różnią się każdy od każdego. Ja przestałam czekać na piątek, na weekend, na wakacje, urlop, na to, aż kiedyś będzie lepiej, kiedyś będzie fajnie, tylko po prostu ja budzę się i nie wiem, co ten dzień przyniesie, bo oczywiście mamy często zaplanowane, że pojedziemy tam, zrobimy to, jakiś ramowy plan tej podróży zawsze jest. Natomiast często zdarza się, że po prostu spotykamy kogoś na swojej drodze i mówimy, zostaniemy jeszcze jeden dzień w tym miejscu, napijemy się z nim wina, spędzimy z nim dzień, zrobimy sobie ognisko, posłuchamy, co ten człowiek ma do powiedzenia, bo myślę, że najważniejsze w tym wszystkim, mimo że oczywiście są piękne widoki, są piękne miejsca, są wspaniałe miasta, to najwięcej bogactwa dla nas jako ludzi dają nam po prostu inni ludzie, których spotykamy na tej drodze, a w van life tych ludzi spotykamy bardzo różnych i myślę, że to czyni tą całą magię. Mnie często też ludzie pytają, czego nam na przykład najbardziej brakuje w samochodzie, bo często słyszałam takie opinie, że ludzie nie wyobrażają sobie życia w vanie czy w kamperze, z tego względu, że to nie można wziąć długiego, gorącego prysznica. Albo czy można, ale raz. A potem trzeba biegać po wodę. Znaczy tak, oczywiście no pojemność wody jest przede wszystkim tutaj ograniczeniem. Też nagrzanie jej nie zawsze jest tak sprawne, jakbyśmy chcieli. Ja troszeczkę to rozumiem, bo ja sama jestem wielką fanką gorących prysznic. Jak mieszkaliśmy stacjonarnie w mieszkaniu, to uwielbiałam się wygrzać. Czasami Miłosz mówił, że po prostu jak kaczka, taka gorąca, się gotuje pod tym prysznicem. Bardzo mi to dużo przyjemności sprawiało, taki relaks na koniec dnia. I też właściwie słysząc te opinie, zdarzyło mi się myśleć, kurczę, może ja też sobie bez tego prysznica nie poradzę. Może dla mnie to też będzie taki brak, że ja po prostu tutaj będę siedzieć i myśleć tylko o tym, jak bardzo bym chciała wziąć ten gorący prysznic. I wychodzi na to, że w pewnym momencie sobie pomyślałam, kurczę, ale przecież ten prysznic to jest
tak niewielki ułamek tego życia. To jest tak nieznacząca rzecz. To przecież to chodzi tylko o to, żeby się umyć, a umyć się możemy. No, łazienkę mamy, jakbyśmy nawet jej nie mieli. To są stacje benzynowe, kempingi, różne sposoby na to wszystko. I to naprawdę, moim zdaniem, nie jest rzecz, wokół której trzeba budować jakąś taką wielką ideologię i stawiać jej jako taki bloker do tego, żeby żyć po swojemu i żeby jednak te swoje marzenia realizować, bo jesteśmy wielokrotnie przyzwyczajeni do jakichś takich właśnie drobiazgów, które nie wnoszą do naszego życia nic szczególnego, tak jak ten gorący prysznic, a wydaje nam się, że bez tego się nie da żyć. Moim zdaniem nie da się żyć bez wolności, nie da się żyć bez właśnie tej tlenu, esencji codziennego dnia, kiedy po prostu czujesz, że żyjesz naprawdę i to jest dużo ważniejsze niż te wygody, nawet luksusy. Jeśli bierzesz długi 15-minutowy prysznic, to 15 minut to jest 1% doby, przypominam. 1/3 doby się śpi na przykład. Ważniejsze jest wygodne łóżko. A mamy tu wygodne łóżko. Wygodne łóżko mamy. 1/3 doby spędzasz w pracy. Mamy biurko, możemy tu pracować. Zostaje ta 1/3 doby, która zostaje ci na życie tak naprawdę. I jeżeli ją sobie wypełnisz staniem w korkach albo branie długiego prysznica, no to się ciasno trochę. No i myślę, że clue jest takie tego wszystkiego, żeby właśnie wszelkie zmiany i wszystko to, co nas w życiu zaskakuje i czasami idzie niezgodnie z naszym planem, traktować jako przygodę i jako niespodziankę, a nie właśnie jako porażkę, czy że coś nam nie wyszło, bo nie wyjdzie nam mnóstwo rzeczy. I na pewno dzisiaj, kiedy mamy jakieś plany na ten najbliższy rok i najbliższą podróż, one się jeszcze 500 razy zmienią i los sobie jeszcze z nas zadrwi pewnie nie raz, ale musimy mieć tą otwartość, że może wyjdzie lepiej, może wyjdzie inaczej, może po prostu napiszemy jakąś historię, której dzisiaj się nawet nie spodziewamy i nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Poza tym, jak to wielokrotnie już słyszałem i inni ludzie mówili, ja się z tym w pełni zgadzam, że lepiej jest coś zrobić i żałować, że nie wyszło, niż nie spróbować i żałować, że się w ogóle nie spróbowało. Dziękujemy bardzo serdecznie Darii Miłoszowi za zaproszenie, za otwarcie swoich drzwi kampera i swoich serc. Powiedzcie, gdzie można Was znaleźć w internecie? Więc tak, po pierwsze my wszyscy jako ekipa z Wawrzyńca mamy swojego bloga pod adresem www.wawrzyńcem.com. Jesteśmy na Facebooku jako Wawrzyńcem, na Instagramie również jako Wawrzyńcem bez polskich znaków. Poza tym Dudu ma swojego własnego Facebooka, który się nazywa Dudu Van Dog. Również występuje na Instagramie. Pisze wierszem i prozą o tym, jak widzi van life psimi oczami. A ponadto jeszcze dla fanów podcastów, może Miłosz opowie o tym, nagrywam, co on robi. Podcast Lekcja Historii z powtórką z historii do matury, a także za rubieżą audycję o historii, podróżach, polityce międzynarodowej. Powstaje ona w Wawrzyńcu, więc jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam na Spotify, Podbean, Google Podcast, wszystko. Dziękujemy jeszcze raz i na koniec przypominam o tym, że mamy książkę, zawarta jest w niej nasza historia o tym, jak to się zaczęło, jak zaczęliśmy van life. Dla tych, którzy jeszcze nie czytali, bardzo serdecznie zapraszamy. Dzięki na dziś, to wszystko. Trzymajcie się.